5 minut. Nie wiem, czy wystarczy 5 minut. Zaczynasz, bo ja jestem... Dobra, ja ci przebędę. Przedstawiasz się, mówisz stopień harcerski, mówisz stopień funkcji, którą chcesz sobie wybrać i potem kontynuuj. Proszę. Harcmistrz Bogusław Kopeć, kwatermistrz chorągwi w latach 90. Moje harcerstwo i mój krąg białej podkładki. Muszę zacząć od takiego momentu, który do tej pory zawsze tkwi. To jest koniec lipca 1981 rok. Uczniem szkoły średniej jestem w stopniu przewodnika i z ramienia Chówca Kraków Śródmieście jako drużynowy w 36. szczepie gwarki zostałem oddelegowany, zapisany, czy wysłano mnie na centralną akcję szkoleniową do trzech morgów. I moje pierwsze takie skojarzenie, w lipcu jestem na akcji szkoleniowej w Jasieńczyku, gdzie komendantką tego obozu jest druhna Pytlik. Ja tam jestem oboźnym zgrupowania. Po tym obozie dzwonię do komendy chorągwi celem ustawienia szczegółów i wtedy odbiera telefon Bogdan Szeterli. Nie znałem go wtedy jeszcze nigdy. Nie? Mówi, zbiórkę mamy na Dąbiu, szkoła podstawowa, tam była zbiórka przygotowawcza do wyjazdu. I przychodzę tam, oczywiście jest spora grupa ludzi, których pierwszy raz w życiu widzę, nikogo wcześniej nie znałem. To są ludzie z różnych drużyn, z różnych chówców chorągwi krakowskiej. Wsiadamy w autokar, jedziemy do tych trzech morgów, jest zgrupowanie centralnej akcji szkoleniowej. Oczywiście w związku z tym, że byliśmy troszkę taką za małą grupą jak na samodzielny podobóz, więc połączono nas z chorągwią tarnowską. Jesteśmy na obozie, w wyniku tam całych struktur demokratycznych obozu zostałem wybierany oboźnym tego obozu. No i tak rozpoczyna się moja kariera z kręgiem białej podkładki z Bogdanem Szeterli. Co to był ten krąg? Ten krąg to było tak, to był obóz. Ludzie byli instruktorzy, w większości to byli młodzi instruktorzy, którzy nie mieli 18 lat, byli w stopniach organizatora. Taki kiedyś był w tamtych czasach lat 80. Stopień organizatora to był pierwszy stopień instruktorski, który pozwalał prowadzić drużyny, ale ten drużynowy nie był pełnoletni, więc też nie mógł samodzielnie wyjechać na obóz, nie mógł pełnić tych obowiązków, jakby to powiedzieć, wynikających z tej pełnoletności, nie? Czyli tutaj, no i co? Czyli ta nazwa skąd się wzięła z tego? I to byli ludzie w stopniu organizatora na tym obozie, w większości. Drużynowi na tym obozie. Ale nazwa krąg białej podkładki, on się wziął właśnie potem, bo najpierw ci ludzie byli na tym obozie, a potem jak stwierdzili, jak już obóz się kończył, zżyli się trochę z sobą i w ramach jakiejś tam. W ramach jakichś tam wspólnych uzgodnień i tak dalej, stwierdzili, że po tym obozie nie rozstajemy się, tylko próbujemy coś więcej, dalej coś zrobić. Nie powiem i nie pamiętam, kto wymyślił tą nazwę, czy ona się samoistnie wzięła z jakiejś wieczornicy, spotkań przy ognisku, czy ktoś to wymyślił i nadał ten tytuł. No ale dlaczego biała podkładka? Bo co? Co to znaczy biała podkładka? No ja to tak zapamiętałem, no nie? Że to w wyniku tego, że ci instruktorzy, no nie? Którzy byli na tym obozie, w większości jako organizatorzy, mający tą białą podkładkę pod krzyżem, no nie? Jako białą podkładkę pod krzyżem, no nie?
Tak jakby się ochrzcili, nie? Tak by to można było nazwać, że oni się tak jakby ochrzcili, że zostali tym kręgiem białej podkładki, czyli kręgiem instruktorskim, nie? Gdzie w większości byli to instruktorzy z białą podkładką. Z białą podkładką. No i tak to się zaczęło na tym obozie z tamtych czasów. No to właśnie Bogdan Szeterli, Sławek Sprawski, ja, moja przyszła żona, Elżbieta Olejarz, dzisiaj Kopeć, Jola, czyli zwana Bajką, no, Andrzej Głowacki z Chorągwi Tarnowskiej, Ewa Kladula z Chówca pod Górze, jednego harcerza pamiętam do tej pory, notabene do tej pory jest mężem, Ewy Kaduli, a był to instruktor też z Chówca Śródmieście, z takiego, nazwijmy, topowego szczepu, jak ja to mówię. On był z zielonej trójki? Zielona trójka chyba była. Zielona trójka. To mi też utkwiło na tym obozie, że ta przemienność tych stylów działania, bo przecież każdy chówiec, każdy szczep, każda drużyna, to inne tradycje, inne jakieś tam przekazywane w pokoleniu harcerskim, sprawy harcerskie. I to nagle się spotkało w takim miejscu, no też na takim przełomie zawieruchy, bo to 81 rok. Pamiętam u Bogdana Szeterlego takie małe tranzystorowe radyjko, które on wysłuchiwał i nasłuchiwał tam wiadomości z Polski, no nie, o gdzieś tam, o strajkach w Lublinie czy w innych miejscach, przekazywał nam to. No myśmy byli jeszcze wtedy za młodzi, żeby w ogóle w tej rzeczywistości się ogarnąć politycznej. Chodziliśmy do szkoły, mieliśmy harcerstwo w głowie, nie? A tylko jakieś sygnały dochodziły gdzieś tam. Wtedy tak utkwiło mi takie coś, że czy nawet był wyjazd, czy nie był wyjazd, film, człowiek, który był pierwszy, bo nie pamiętam, z żelaza? Człowiek z żelaza. Z marmuru. I to on wtedy miał jakąś taką premierę w sierpniu, chyba, nie jestem na 100% pewny, ale w tamtym czasie mi to takie właśnie utkwiło, że są przemiany, że coś się dzieje, a my tutaj na jakimś takim obozie harcerskim w ogóle mówimy o jakichś rzeczach no całkiem innych. Czy można powiedzieć, że Krąg Białej Podkładki był kręgiem, ruchem pokoleniowym pewnej generacji zmian? Wtedy na tym obozie, kiedy on się tworzył, to taką podstawową rzeczą to było skupienie się na kategoriach zmian, ale w harcerstwie, w tym ruchu. Pamiętam gdzieś tam przemycane, reprintowane książki z tego harcerstwa przedwojennego, przekazywane, jak to się mówi, z rąk do rąk, w większości odpłatnie, no bo ktoś to musiał wtedy, jak to się mówi, tajną poligrafią skonstruować, co nie? Czytaliśmy te książki, no nie? No i wracam do tego tygla właśnie, tych instruktorów, którzy każdy miał tam coś, jak to się mówi, swojego do pokazania, więc na tym obozie skąd się ten ruch jako ruch programowy wziął, że Bogdan Szeterli wtedy jako zastępca komendanta tegoż obozu dawał taką możliwość wypowiadania się tym ludziom. I myśmy tam, no, jako był to obóz szkoleniowy starszoharcerski, więc troszeczkę to harcerstwo to było inne niż obóz harcerski z młodzieżą z szkół podstawowych. To było to troszeczkę coś innego. Więc powiem, że myśmy ten taki obóz przedyskutowali o wszystkim. Nie? I stąd właśnie się narodził ten pomysł budowania tego kręgu, bo to się stawał taki panel dyskusyjny. Nie? Ludzie się kłócili tam, nie? Albo my tu w Chówcu Śródmieście to robimy tak, co nie? A my w Nowej Hucie robimy inaczej, no nie? Żeby skończyć ognisko, to najpierw żeśmy musieli 20 minut przedyskutować, jak to ognisko skończyć, albo jak go zapalić, nie? I, i,
I to utkwiło, mimo, bo to jest dziś, mamy 19 rok, no to czyli za chwilę będzie 40 lat, co nie? To cały czas mam to. Cały czas mam to w pamięci. Potem no tak się stało, jak się stało, że ten los z Bogdanem Szeterlim mnie tak związał na blisko. Na blisko, no praktycznie rok 82, 83, 84. No wszystko, co robiliśmy w harcerstwie, to ja i Bogdan Szeterli robiliśmy razem. No byłem taką, powiedzmy, prawą ręką Bogdana Szeterlego, ale po tej stronie organizacyjno-kwatermistrzowskiej. Wszystkie następne obozy, które przeprowadziliśmy, to ja byłem kwatermistrzem tych obozów i ja to wspólnie organizowałem i dbałem o to zabezpieczenie, nazwijmy, socjalno-bytowe i finansowe. I finansowe. A możesz coś powiedzieć o samym, o sylwetce, o Szeterlim? Jaki to był człowiek? Nie chodzi mi o człowieka, tylko co w nim było fascynującego, co powodowało, że on tworzył wspólnotę, że on jest dla was, każdy wymienia jego. Co w nim było takiego? Co to był za instruktor? To był... A powiedz imienia tego, zacznij od imienia. No harcmistrz Bogdan Szeterli, no był... Nie wiem, czy jestem w stanie do końca to tak powiedzieć, ale moja bliskość z nim w tamtych latach, no nie, była taka, że teraz po latach mogę też tak określić, bo bywałem blisko, bywałem w jego domu, no nie, teraz po latach mogę tak określić, że on w tamtym okresie traktował mnie jak swojego syna, który parę lat wcześniej mu zginął w wypadku. I to teraz tak oceniam po tamtych latach, że ta więź jakaś się taka związała. I to może to było też tak jakby takie powiązanie, no takie uczuciowe, nie? I on jako instruktor miał zawsze burzę mózgów. Zawsze miał mnóstwo jakichś takich pomysłów, gdzie no, potrzebował ludzi do realizacji tego, nie? Do realizacji tego, tych swoich wyzwań. Było to też tak, że w tamtym okresie on po tam przebytych chorobach, zawałach był chyba na ręcie, no nie? I ten czas jego nie był związany, nie pochłaniała go praca zawodowa, więc oddawał się w tym działaniu harcerskim no bezgranicznie. I poświęcał od świtu do wieczora ten czas na to, co wtedy żeśmy stworzyli. A oprócz tego, że on może cię traktuje jak syna, a ty może teraz już myśli jak ono, jakby ojciec swoisty, czy on też nie był dla wszystkich takim ojcem, mistrzem, wodzem, mistrzem? Był mistrzem, był wodzem. Też trzeba tak powiedzieć, że skąd się ten krąg ludzi wokół niego brał też to widzę teraz dopiero po latach, w tamtych czasach nie, ale po latach, że jednak gdzieś glnęli ludzie do niego, którzy gdzieś mieli jakieś różne sytuacje domowe, rodzinne jakieś, nie? Gdzieś komuś umarł ojciec, gdzieś ktoś w rodzinie się rozwiódł, ktoś z kimś tam nie żył i tak dalej, i tak dalej. I ci no my, te dzieci, no nie? Tych naszych rodziców, którzy jakieś tam zawsze gdzieś miały problemy, zaczęli się skupiać wokół niego, a tym takim jakby spoiwem całości był ten krąg instruktorski Białej Podkładki. Nie? Troszkę szczęściem tego kręgu Białej Podkładki na tamte czasy działania było to,
że jako ruch starszoharcerski, bo to zawsze był ruch starszoharcerski, sporo władze centralne tamtejsze, tamtych czasów, władze centralne harcerstwa, to nie, przeznaczyło sporo wysiłku na budowanie tego nowego ruchu, bo było to budowanie nowego ruchu po tym niefortunnym HSPS-ie lat 70., końcówki lat 70. Sporo też było w związku z tym funduszy na to przeznaczonych i myśmy mieli to szczęście, że znaleźliśmy się akurat w tym okresie, w tamtym czasie, gdzie mogliśmy brać udział w tych obozach, ale jednak one były finansowane przez Związek Centralny, nie? Więc ci młodzi ludzie z tych, nazwijmy to, różnych rodzin, nie? Mogli pojechać na ten obóz, no bo finansowo ich było na to stać, nie? Myślę, że jakby nie to, to nigdy by do tego nie doszło, nie? Nigdy ci ludzie by się nie spotkali w takim miejscu i w takich miejscach, bo potem te miejsca były różne, no bo nie byłoby ich stać finansowo, bo to, co myśmy wtedy zorganizowali, parę tych obozów, no to jakby siły odpłatności rodzica nigdy by to nie było stać poszczególnego rodzica, żeby dać tyle pieniędzy na takie przedsięwzięcia. Czyli wyście też mieli własne, biała podkładka, organizowała własne akcje obozowe, własne środowiska, takie to znaczy, międzyśrodowiskowe, bo to było międzyśrodowiska. To znaczy, to był ten obóz pierwszy, no nie? Ten centralny obóz szkoleniowy, który był właśnie finansowany przez władze centralne związku. I potem drugi obóz, rok później, starszoharcerską akcję szkoleniową w Tucznie, który też był finansowany przez władze centralne. I te dwa obozy dopiero budowały ten trzon tego kręgu białej podkładki. Ale wszyscy ci ludzie, którzy byli w tym kręgu białej podkładki, jako w tym ruchu programowym, oni wszyscy byli zakotwiczeni w swoich drużynach i w swoich chówcach. I ten ruch programowy, tak jakby ich nawet, bym powiedział, przymuszał, bo bardzo szybko się zrodziło coś takiego potem, to nie w 82 czy 83 roku w tym kręgu, że część ludzi zaczęło jakby zostawiać już tą swoją pracę, tą podstawową w chówcu, w drużynie, na koszt działania w tym kręgu, bo było łatwiej w tym kręgu. No, jednak w drużynie, w szczepie trzeba poświęcić więcej pracy, nie? Na tą taką podstawową pracę, prowadząc drużynę i tak dalej, i tak dalej. I zadaniem tego kręgu było ludzi troszkę doszkalać, ale jednak maksymalnie ich wypychać, jak to się mówi, do chówca i do drużyny, nie? Że nie tylko krąg białej podkładki. Krąg białej podkładki to była dyskusja, nie? A praca to była drużyna i szczep. Jakbyś dzisiaj z perspektywy chciał jakby sobie wspomnieć, co ty z tej dzisiejszej perspektywy, nie wtedy, jakie budzi tobie skojarzenie ta grupa pod nazwą Biała Podkładka? No, przyjechałeś dzisiaj. Co was trzyma? Co was lepi? Czym jest to dla was dziś, z tej dzisiejszej 2019? To jest tak, ja 19 lat, jakby 19 lat temu w wyniku różnych tam sytuacji powiesiłem mundur harcerski, moja żona też, i od 19 lat nie mieliśmy kontaktu w ogóle z harcerstwem. Natomiast fascynuje mnie to, że dziś ci ludzie, którzy tu przyjechali, nie, większość z nich działa w tym harcerstwie do tej pory. Gdzieś tam na terenie różnych chówców całej Polski, w Gdyni, gdzieś w różnych miejscach są instruktorami, są w tym harcerstwie. To mnie fascynuje. Nie? Ja pewnie też bym działał do tej pory i moja żona też. To jest osobna oczywiście karta historii, ja i moja żona, dlaczego tak się stało, ale to mnie właśnie jakby, że ci ludzie, mimo to, że to za chwilę będzie 40 lat, nie? Potrafili nawet wczoraj przyjechać i czują się tak, jakby byli 40 lat temu. I to jest coś takiego,
że nie, przeżyli swoje życie, mają już dzieci dorosłe, niektórzy podejrzewam, że już chyba są dziadkami, no nie, jeszcze nie przegadaliśmy tych wszystkich spraw, no, ale wczoraj spotkanie, czy dzisiaj tu rano, no nie, czy nawet przy śniadaniu tam w hotelu, no to tak jakbyśmy się cofnęli 40 lat temu. No nie? I jakby mi dziś kazał ktoś robić te rzeczy, co robiłem 40 lat temu, poszedłbym i robiłbym to. Robiłbym to. Jakby mnie ktoś gdzieś, jak to się mówi, tak w cudzysłowie, dał kopa, nie? To robiłbym to. Nie? I to jest... No, pewnie tak, pewnie tak.